Witajcie nasi mili, drodzy widzowie. Tak, witajcie. Witamy was serdecznie z Zielonogórskiego Centrum. I zapraszamy na drugą edycję Lotnego Festiwalu Piwa. To jest druga edycja dopiero? W naszym wydaniu druga. A, okej. Okay. Na naszym kanale. Na naszym kanale druga edycja. 2.24. Zapraszamy was na jedzonko szalanko, bo tak jak wiecie, my tak za piwem to nie. Natomiast do piwa pewnie coś tutaj jest do jedzenia. A musimy przejść tam. Zobaczymy, czy jest dokładnie to samo, co w tamtym roku, czy może coś nowego. W tamtym roku pamiętacie, że jak nie pamiętacie, to sobie obejrzyjcie. U nas wygrała pizza i nasze hot dogi z dzika. Ale dobra. No. Rewelacja. Normalnie wypad do Leszna trzeba będzie zrobić, słuchajcie. Bo okazuje się, że prosto z pieca powstało na bazie irlandzkiego pubu. Potem się przekształcili w pizzerię, mają dwa lokale stacjonarne w Lesznie. No i oprócz tego jeżdżą food truckiem. I co, można? Jak ktoś sobie coś zamarzy i wymyśli i ma pasję do tego? Jest jalapeno, ja już tu widzę takie kawały jalapeno, więc ja nie wiem, jak ja to zjem. Jest gorący sos serowy i są nachosy, także to może być fajne. O, dobre były. No i ta pizza, wiesz, z tego pieca takiego z Leszna, ona zresztą jest, bo widziałam, że jest. Jakie mamy dziś food trucki? Mamy Grecję. Portugalię. O, to ja tutaj chyba się zawitam. No tak, no oczywiście pastele. Pastele, baklawy, no, frytki, duże, średnie, małe. Co tu mamy? Tak, to ten słodki Korean. Sojowy. No tak, solim twój ulubiony. Tak, 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 we Wrocławiu go jadłem, no. Pamiętam. O, tego chyba nie było, bo korndogów sobie nie przypominam. Korndogi, o, trzeba byłoby spróbować korndoga, ja ci się wezmę. Wersja hot doga z kukurydzą. To dosłownie są dogi. No. O, i to jest ta pizza właśnie. O, pizza z pieca drewnianego. Jedzonka niewiele. Czyli zachowali jakieś takie limity pół na pół mniej więcej? Meksykańska to, co było w tamtym roku. Czyli fit and fat. I dzik nasz zielonogórski, w którym nam bardzo smakowała kiełbasa, ale z tego, co widzę, w tym roku nie ma hot dogów, tylko są zwykłe burgery. Mhm. No, zwykłe burgery. O, to też było? No i te cysterskie podpłomyki, które też cysterskie, są ale... A churrosy były ostatnio okropne. Nie wiem, jak w tym roku. O, tu jeszcze są burgery, piano burger. Nie ma w tym roku, widzę, pasibusa. A w tamtym roku był. Dobra, słuchajcie, mamy to. Mamy to, mamy to. Jak widzicie, mamy, tutaj mamy corn doga. Jaki on jest ciężki. Ja mam tu coś na grecko, słuchajcie. Nazywa się wlaski kustrak. No, taka pizka, no. W środku z mięsem, z wyrosem. Sos tzatziki, do tego frytki, cebula, pomidor. A nie dali ci jakichś tuńców? Nie, to pani mi dała to tak w takiej torebce i mam sobie to jej z torebki. Mamy też. O, ja chcę zobaczyć, co ty tutaj... Aha, bo to co? Powiedz w ogóle, co to jest ten corn dog? On tak śmiesznie wygląda. No. Corn dog. To jest parówka. Ale oblana jakimś takim serem. Ale ja nie wiem, czy to jest parówka, bo oryginalnie to jest parówka. Ty w końcu sam ser? A ja wziąłem corn dog mozzarella, więc przypuszczam, że tutaj nie ma parówki, tylko jest mozzarella zamiast parówki. No kurczę, to trochę lipa jest. Ciasto w środku mozzarella. Ja myślałam, że to będzie połączone. Ja też myślałem, że będzie połączone, ale nie jest. Nie, nie widzę tam żadnej parówki w środku. No to ty zjesz tyle sera? A co? Smażonego? Nie, wzięliśmy jeszcze tam, gdzie corn dogi, można też było kupić. Tak, to się nazywa, słuchajcie, patata z bravas, ale to jest taka polska wersja z gzikiem. Tak, zamiast sosu patata z bravas, który jedliśmy niedawno, no. Jeszcze tydzień temu w Gironie. No, no, fajne było. Ale patata koniecznie z tym sosem, tak, bo on jest lekko ostry. Moim zdaniem są świetne. No, dobre. Z tym sosem szczególnie, nie? No, takie. To są jedne z lepszych patata z bravas, jakie jedliśmy. No to w Polsce mamy wersję polską, gzikową. Staraliśmy się wziąć rzeczy, których nie jedliśmy w tamtym roku. Mimo, że niektóre z tych food trucków były, bo to na przykład było, ale nie jedliśmy tego. Tego nie było, to jest nowe.
No, mięso takie sobie, powiem wam szczerze. Ja mogę powiedzieć o moim tym, że nawet mi to smakuje. Dlatego, że to jest ser może. Tyle sera. Ziemniaki próbowałeś z tym glikiem? I co? Bardzo dobre. Śmieszne takie połączenie. Ja nie lubię gzika, ale ziemniaki same całkiem spoko. Generalnie trudno się to je. Nie dostałam widelca. Nie dostałam serwetki. Cała jestem ubabrana. Niestety muszę ci tą serwetkę zabrać. Nie. No. Pod tym względem tam, gdzie dają corn dogi, to dali razem z serwetkami. Licz widelcem. Powiem tak. 25 zł za kosztuje. Tanio dość. Jak na dzisiejsze czasy. Więc jak ktoś się chce obchać, zjeść trochę warzyw i udawać, że to jest jak dobrego, no to średnie to jest. Jadłam tutaj w tamtym roku lepsze rzeczy. No nie jest to jakieś mega niedobre czy coś. Fajne, że są te warzywa świeże. Cacik taki średni. A najgorsze jest jednak to mięsko. Ono jest troszeczkę takie żyłowate. Tylko chciałem dodać, że mój corn dog jest z ostrą... No dlatego tak cię zadegowało. Mango z czymś. Sriracha. No. Nie, nie, to nie jest... Nie wziąłeś sriracha? Nie, nie. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zawitamy. Słuchajcie, to była pani z pieca. Znaczy nie z pieca. Hmm? Znaczy, pizza z pieca. Od pizzy z pieca. Pozdrawiamy. Prosto z pieca, tak. W tamtym roku jedliśmy rewelacyjną tam pizzę. Mhm. Obejrzyjcie sobie odcinek. Świetne w ogóle ludzie z pasją, tacy, którzy właśnie zaczynali od, mówiłam wam w tamtym roku, pubu. A skończyli na food trucku, bo no, to było ich pasją i postanowili po prostu robić pizzę. Dwie rzeczy wjechały na salony. Burgerek. Pastrami. Całkiem zacnie wygląda. Tak, i zapiekanka. Nie wiem, czy ją tam widać, na tym ekranie widać. Zapiekanka. To ona jest przekrojona? Nie, nie jest przekrojona. Szkoda. Około pół metra myślę, że ma. A może nie całe. Wegetariańska sama. Szkoda, że to jest serowa. Cztery sery w ogóle wzięliśmy, ale nie wiem, czemu mam paprykę. Znaczy pieczarki. Ja prosiłam cztery sery. To masz cztery sery. Są sery. Pieczarki też są, ale sery też są. A, to nawet dobrze, że pani tu da widzę, pieczarki. Jest jeden, drugi, no trzeci. To super. To dobrze. Widzę, że jest pod spodem ketchup. To nie jest taka... Na wierzchu ketchup, a na zewnątrz, na górze różne sosy były do wyboru. Ja będę jadła. No. Dobra, ja jem tego burgera, żeby przetestować, jak smakuje burger. Nie było sztuczców, więc tak jak prawdziwego burgera się je, pastrami. Zaraz porównamy z pastrami, które jadłem w Nowym Jorku w Katzie, czyli z oryginałem. Powodzenia. Ale dobre. Taka kanapeczka. To się nazywa burger, a nie jakieś tam inne blezo. Bardzo dobre pastrami. Ale grubo pokrojona, mimo to nie jest twarde. Jest fajne pod tym kątem. Nie wiem, co to dobry. Ale rosół na 35 stopni, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tu jest klima, zimno jest, ja już zmarzłem, mam zimny nos. Okej. Okay. No na razie wszystko bardzo smaczne. Nie wiem, czy będziemy jeszcze coś dojadać, ale... No. Tam nie ma, tam inaczej wygląda to. Tam jest po prostu cała masa pastrami. Tak. I do tego można sobie dobrać tam musztardę. I taki chudy chlebek. Chudy chlebek. Ta bułka jest, ona jest bardzo mięciutka, więc teoretycznie można powiedzieć, że odpowiada tej bułce amerykańskiej, no ale zobaczmy. No tam jest żytny chleb, to też jest inaczej. Ale jest sporo tego mięsa w środku. Widzę, że cienko krojone. No. Ty wziąłeś sobie, w ogóle Paweł wziął fajny, bo ma pikle, ma sos barbecue do środka. Nie wiem, co tam jeszcze było, ale widzę, że i musztarda jest, jakiś ser zapieczony, a cheddar był zapieczony. Pierwsze odczucia, śmieszne, w Katzie jest chleb, normalny chleb, o tyle to jest słodka bułka. Ojej. Słodka bułka z tym, interesujące, tak? nie jest złe, jest, nawet smakuje mi to, tylko że... Byłem przygotowany na coś innego, Futra ale się dobra. Nazywa piano burger, tak żebyście wiedzieli, jakbyście chcieli. W ogóle fajna sprawa, bo można wziąć albo pastrami do środka, jak ktoś nie lubi, to normalny kotlet wołowy, taki burger typowy. Jak ktoś po prostu nie gustuje pastrami. Chociaż oni się specjalizują pastrami. Pastrami jest, widzę, takie na czerwono mocno zrobione. Czy mięso w ogóle spoko, czy... Właśnie jem. Czy żylaste. Na razie żadnej żyły nie spotkałem. No ugryzę teraz, w Polsce pastrami najczęściej jest żylaste. Teraz mam duży kawałek mięsa, więc teraz będzie decydująca chwila.
Ja tu nie czuję czterech serów, słuchajcie. Na pewno są dwa. No. Na pierwszym jest posypane parmezanem jeszcze, no. Widzę, to trzy. Jak dwa, no to i parmezan i to zapieczone, a gdzie masz trzeci? Nie, nie, no zobacz, no. Jeden no. To jest ten tutaj z tą skórką taką, to jest ten pleśniak jakiś. A la brie czy camembert. Okay. Jeden jest na pewno żółty, taki zwykły, jest parmezan na wierzchu. Czyli jest pewnie czwarty, gdzieś czwarty pewnie może też jakaś gorgonzola czy coś pleśniowego. Ale te sery, wbrew pozorom, nie są w ogóle, wiesz, takie jak potrafią być sery, takie śmierdziele takie. To łagodne bardzo jest. Mm. Jaki ty ten sos wziąłeś, tak z ciekawości? Łagodny. A łagodny, okej. Okay. Przydałby się chyba ostry do tego. Całkiem dobry. Jestem zdziwiony, bo byłem przygotowany, że zjem coś gorszego. No, bo... Bo zazwyczaj polskie pastrami jest dosyć kiepskie. Kilka razy już brał pastrami w Polsce i... No to jak ktoś lubi zapiekanki, to myślę, że to takie delikatne bardzo. Fajne, że są pieczarki, bo ja bardzo lubię właśnie zapiekanki z pieczarkami. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że nasza zapiekankarnia zielonogórska to robi takie zapiekany. To nie jest. No nie. U nas tam po prostu na co dzień możemy zjeść dużo lepsze zapiekanki. Jak ktoś nie widział odcinka, zapraszam do odcinka zapiekanki kontra naleśniki. No, tam są rewelacyjne zapiekanki, naprawdę. Na różne sposoby, 20 rodzajów. Teraz już na co tu przyszłam. Do czego pałam miłością od 5 lat, jak ten lokal został. To jest połówka, żeby nie było, że to jest cała. A druga połówka jest tu. Do tego wzięliśmy sobie ketchup. Także, no niestety, no to jest słabsze, ale smaczne, do zjedzenia, smaczne. Ja tylko chciałem pozdrowić mojego kolegę. O. Łukasz, pseudonim Quinton. A co z nim? Ostatnio mi powiedział, że on to nie chodzi na food trucki, bo on woli sobie sam kupić mięso, zmielić, zrobić. Łukasz, zrób takie pastrami, zobaczymy, Łukasz, wtedy pogadamy. Łukasz, pastrami zrobić to naprawdę trzeba być jakimś wybitnym. To, poza tym to kilka dni. Kiedyś tam w Kacie właśnie mówili, że to kilka dni jest w ogóle obróbka tego, to musi leżeć w tych sokach, to się gotuje w niskiej temperaturze i tak dalej. Czy tam piecze, no to nie jest taka prosta sprawa. Burger tak, można sobie na grilla wysmażyć. Pastrami? No niekoniecznie. Tylko pastrami no. Łukasz nie zrobisz, wiesz mi. Ale pozdrawiamy Cię, Łukasz. Do zobaczenia na sali. Moi drodzy, kończymy deserem. Tam, gdzie zawsze, czyli na taka Cafe and Food. Tam praktycznie zawsze, jak są tylko dostępni, to zawsze bierzemy to u nich. Tacka deserów to się nazywa. Portugalskich i greckich. I turecki. Pastel del nata, to nie wiesz, bo Grecja też robi. A też. Pastel del nata, tutaj mamy orzech włoski baklawę i pistacjową, nie pistacjową, waniliową hałwę. Testujemy od razu, może post testuje. Chcesz ugryźć? Tak, nie, tak, nie. Tak mniej więcej wam powiem, za to wszystko ile zapłaciłeś, koło 30 zł za taką tackę. Corn dogi koło 20. Najdroższy był ten burger z pastrami, bo on kosztował aż 36 zł. A tam pełno mięsa. Ale tam było dużo mięsa, no. Też zapiekanka też koło 20, no więc no mówię, jak na dzisiejsze ceny jedzeniowe, to na takich food truckach jest dość konkurencyjnie, jeśli można tak powiedzieć. No, jak ten pasztelek? No. W ogóle nie chrupiący, coś w ogóle nie chrupie. Nie. Jakiś taki słaby, moim zdaniem, blady. Powiem tak, nie pamiętam jak to smakowało w oryginale w Lizbonie, bo już to było dawno temu. 6 chyba lat. Na pewno zbliżony jest smak do tego w Lizbonie. Czy taki sam? W tamtym roku chyba był lepszy. Powiem wam w kolejnych odcinkach niebawem, jak będziemy w Portugalii. No, co prawda porównamy nie w Lizbonie, wtedy. Ale pasztele pewnie wjadł. Ale dobre. Dobre, no. Tutaj nigdy się nie zawiedliśmy, bierzemy już któryś raz, nawet we Wrocławiu, jak byliśmy na Pasibrzuchu, też oni byli, też tam braliśmy. One są takie same zawsze, nie są złe, naprawdę, są dobre. A teraz to, no, ciekawe. Baklawka. Baklawka. O, chrupło. Dużo syropu, bo aż ścieka, widzę. Ja wolę pistacjową, jeżeli już mam jeść, chociaż ja nie lubię w ogóle tych słodyczy. Dla mnie to już jest przegięcie pod kątem cukru. Powiem tak. O! Nie pamiętam jak smakują. O, to będzie dobre teraz, no. Nie pamiętam jak smakują w oryginale. Te greckie. Bo już dawno tam nie byliśmy. Oj tak, kilka lat. Ale w najbliższych odcinkach wam powiem. Jak będziemy w Grecji niedługo. Ale fajnie się złożyło, nie? No. W zasadzie porównam. No, to właśnie. Ale dobre, bardzo dobre. Jak zwykle mi smakuje. A hałwy jeszcze nigdy tu nie braliśmy. Ciekawy jestem tej hałwy.
kawy już nie spróbuję, bo mam dość. No, nawet nie ma jak pokroić, a to jest taki spory kawał. Także weźmiemy do domu. Chociaż dziabnik. Spróbujemy coś odłamać, bo chałwa ma to do siebie, że powinna się łamać. Tak, bo ona jest taka warstwowana, listkowana taka. O, udało się. Odłamałem. Kawałeczek. Kawałek? Ojej, no właśnie ja nie lubię tej struktury, ona tak wygląda jak papier byście jedli. Dawno nie jadłam chałwy. Nie wiem, dobra, jak to powinno smakować. Nie wiem, jak to powinno smakować, ale niebawem wam powiem. Bo już niedługo lecimy. Już niedługo lecimy, więc wam powiem. Tak się dzisiaj złożyło. Bardzo dobre. Słuchajcie, zapraszamy was. Zapraszamy was tutaj. My jeszcze tutaj się rozejrzymy, co jak. Tak, festiwal piwa, słuchajcie, całe lato, aż do września. I festiwal piwa, i festiwale food trucków. Futrakowe, zapraszamy was. Podajcie. Coś zupełnie innego. Mimo, że możecie sami w domu zrobić, sprawdźcie, jak gdzieś coś indziej smakuje, nie tylko w domu. No. No nic. Subiki, mile widziane, komentarze. Piszcie, może byliście na futrakach, coś polecicie. Zapraszamy. Na razie, pa.